Premier Morawiecki chwali się, że przeciągnął na stronę PiS-u sześciu posłów, czyli miałby sześciu posłów z opozycji demokratycznej, czyli miałby w tym układzie 200 głosów. Czy pan domyśla się, o których posłów może chodzić? Ja nie wierzę w bajki, które opowiada pan premier Morawiecki. Tak samo mówi się jako takie fakty medialne, że 32 posłów, rzekomo posłów, którzy zostali wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości, przechodzi do opozycji. Poczekajmy do pierwszego posiedzenia Sejmu. To jest głosowanie nad wyborem marszałka Sejmu i prezydium Sejmu. Jest takim pierwszym testem spójności każdej koalicji. Ja tutaj jestem bardzo spokojny i nie wierzę w żadne wędrówki ludów. Zwłaszcza, że PiS jest tak mocno skompromitowany przez te 8 lat,